Radio Conchita, proszę Państwa, Radio Conchita. Niech błogosławi Pan, Pan Jehowa, Pan Jahwe. Tetragram usunęli, drugie przykazanie usunęli, tam adwentyści strasznie narzekają, bo że to przykazanie o sabacie, proszę Państwa, że mówią proroczo, zresztą idąc za słowami Biblii, że przyjdą tacy, którzy będą chcieli zmienić czasy, prawo i zakon. I tak gdaczą, tak kraczą na ten Kościół katolicki, że w ogóle Kościół katolicki to jest Babilon Wielki, to jest w ogóle ta nierządnica. No czego Świadkowie Jehowy nie mówią, bo Świadkowie Jehowy mówią, że Babilon Wielki to są wszystkie religie, a oni bezpośrednio, że to Kościół katolicki, tylko Kościół katolicki. No mają pewne racje, bo przyczynił się do tego, że ciemnota zapanowała na świecie, Biblię palono, ludzi palono, którzy cokolwiek by z prawdy powiedzieć chcieli. I więc jak się pojawili Świadkowie Jehowy tutaj, dlaczego tych Świadków Jehowy jest tak strasznie trudno podrobić? No bo ten moherowy świat idzie w całkiem innym kierunku, to jest kierunek diabli. Świadkowie Jehowy, jak od roku 1905 zaczęli tutaj głosić, pojawiwszy się od strony Gdańska, no to Świadkowie Jehowy głosili Biblię, a ponieważ prawda w oczy kole, a że oliwa na wierzch wypływa, no to wtedy huzia na juzia, na Świadków Jehowy, wściekli, wściekli wszyscy. Proszę Państwa, ten system mechorowy, bo znowuż nasza kamera Google jedzie tam z tej mniejszej części Dworca Wschodniego, z Lubelskiej 32. Te moherowe typy to takie są kłótliwe, że one uwielbiają siedzieć po więzieniach, uwielbiają się kłócić, uwielbiają powielać błędy, grzechy, zło, że dziad siedzi na dziadu, gad na gadu, żebrak na żebraku. Proszę Państwa, coś tylko postawisz na chwileczkę, żeby coś w porządku było. Nie to już krzyczy, że już tutaj mu źle i śpiewkę. Coś niesamowitego. Po dwa mleka dostali UHT, dostaną sraczki. 20, a tu choroba 50, wszędzie w Warszawie. 00, także proszę Państwa, 00, kłótliwe, krzykliwe, no 02, nie ma Świadków Jehowy, nie ma mormonów, nie ma w ogóle 12, ludzi prawosławnych, no bo prawosławna nie jest tu ziemia i nie jest dla prawosławia gościnna. Jak i cerkwie tutaj zniszczono na Pałacu Saskim, proszę Państwa, Aleksandrowską. 11, jest straszna 20, choroba na 25, choroba 65, na niszczenie cerki. 11, 13, jak Państwo 20, widzą, 0, diabeł 0, to diabeł. 0003. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Teatr Studencki Dobry Wieczór z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wyrusza w Polskę. Zaprasza pani poseł Gabriela Masłowska wraz z rodziną Radia Maryja z Lubelszczyzny. Serdecznie zapraszam mieszkańców Lublina, Kraśnika i Puław na komedię Polityka Włodzimierza Perzyńskiego w wykonaniu Teatru Dobry Wieczór z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia. Spektakl będzie miał miejsce 4 lutego w sobotę w Lublinie w amfiteatrze Kościoła Kapucynów na Poczekajce, Aleja Kraśnicka 76, o godzinie 14 oraz także 4 lutego w Kraśniku w Szkole Muzycznej na ulicy Popiełuszki obok gimnazjum numer 1 imieniem Szarych Szeregów o godzinie 18.30. Natomiast 5 lutego w niedzielę studenci wystawią sztukę w Puławach w sali przy kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na ulicy Kowalskiego 1 o godzinie 13.45.
Oczekujemy z radością i niecierpliwością na to spotkanie z Teatrem Studenckim Dobry Wieczór z Torunia, cieszącym się wśród mieszkańców Lubelszczyzny dużym uznaniem i zainteresowaniem. Ponownie serdecznie Państwa zapraszam, poseł Gabriela Masłowska. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i zatem do zobaczenia. Już prawie w pół do trzeciej przed nami radiowa lektura, następnie muzyka mistrzów, o 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Jadwiga Czechowicz. Kresy i bezkresy. Czyta Piotr Bajor. Józef myślał tylko o tym, że nikt nie zawołał za nim, nikt nie pożegnał, nikt nie zechciał zauważyć, że on odchodzi. Poczuł się odrzucony. Przez myśl mu nie przeszło, że rzeczywiście nikt nie zauważył jego wyjścia, bo zrobił to nagle, jakby ukradkiem. Wszyscy wiedzą, tylko nie on. Wszyscy wiedzą. Tłukło mu się w głowie, tak jak serce tłucze się w dzwonie. Szedł, czując w sobie coraz bardziej doskwierający ból i żal. Przecież przychodząc tutaj był lekkim, radosnym człowiekiem, któremu zależy przede wszystkim na dobrze wykonanej pracy. Co tu się porobiło? Przecież nikt mu nic złego nie zrobił, nie skrzywdził go, nie obraził. Dlaczego cierpi? I co to za dziwne emocje poruszają go dogłębnie i to tak, że świata nie widzi? Tylko czuje jeden wielki ból. Wstrząsnął brzuch i targał jego ciałem, aż rzucił się na trawę i krzyczał w cierpieniu. Boże... Radio Koncit, proszę być z nami. Wypłakał się w rękaw jak małe dziecko, szlochając żałośnie i żaląc się Bogu. Ale podniósł się w końcu z ziemi i ruszył dalej w drogę. Powietrze Saskiej Kępy, proszę Państwa, no i te pogańskie bóstwa, wciąż te pogańskie bóstwa. Żebyście się Państwo troszeczkę zaprzyjaźnili z tym, że no niestety to, co dzisiaj my czcimy, to nie jest Boże. To, co my dzisiaj wyznajemy, to, co my dzisiaj czcimy, to jest wszystko pogańskie. Człowieku, ty przecież nic nie wiesz. To, co powiedział ten Sztuba. No Michał. Powiedział Józef. No, Michał, ciągnął dalej Ludwik. Nie musi być prawdą. Sam opowiadasz, jakie ona ma oczy. Jak głęboko spogląda. To co? Czy by chciała tak patrzeć w twoje oczy, gdyby innego kochała? Co to byłaby za dziewczyna, tak lekko patrząca innemu w oczy? A za Kuncewicza, czy jak mu tam wychodząca za mąż? O, tu mi się coś nie układa. To musi być inaczej niż ten Michaś powiedział. To trzeba sprawdzić u samego źródła. Co to znaczy? Wyjąkał Józef. To znaczy, że nie możesz zamartwiać się bez potrzeby. Tylko musisz znać prawdę. A jak najszybciej. I to prosto. Prosto od niej. No jak ty to sobie wyobrażasz? Pójdę do Pauliny i zapytam, czy wychodzi za mąż za Kuncewicza? Nie zrobię tego. Powiedz jej, co czujesz. Powiedz. I dowiesz się, czy masz cierpieć, czy możesz być szczęśliwy. No po co czekać? Tak powinieneś zrobić. Musisz tak zrobić, bo nie wytrzymasz. Ja też tak. Z tobą tego nie wytrzymam. Koniec i kropka. Przestań myśleć o Kuncewiczu. Wyrzuć go z pamięci. On się dla ciebie nie liczy. Myśl o tym, że przy najbliższej okazji powiesz Paulinie, co czujesz. Tyle mogę ci poradzić. Jak ona powie nie, to będziesz wiedział, na czym stoisz. A jak powie tak, to świętujemy. Ludwik z przekonaniem starał się odciągnąć smutne myśli od przyjaciela, wskazując mu najbliższe cele do wykonania. Znał Józefa bardzo dobrze. Wiedział, że...
opowieści dziwnej treści. Ale też dotykamy sfery, o której pani profesor powiedziała, a więc pracy tymczasowej, która też w Polsce tak naprawdę wymaga zreformowania, bo pewnie nie zajmowalibyśmy się tym problemem, gdyby rzeczywiście agencje pracy tymczasowej i pracownicy zatrudnieni w ten sposób byli traktowani w sposób no taki, jak przewidywało to prawo. A niestety spotykamy się z wieloma przypadkami, bardzo wieloma, i to nie jest tylko nasz głos, ale też samych agencji pracy tymczasowej, że jest bardzo dużo w Polsce agencji, które utrzymują pracowników na tak zwanej wiecznej tymczasowości, a więc zmienia się agencja, nieraz to są spółki córki poprzednich agencji i pracownicy w tym samym miejscu, pracodawcy, użytkownika siedzą, pracują, robiąc to samo, a tylko im się zmienia w papierach agencja i logo firmy, która ich tam wypożycza. Więc to trzeba brać szerzej i ta reforma Agencji Pracy Tymczasowych, zresztą Solidarność w 2012 roku taki projekt złożyła, też jest przed nami i powinno się to traktować łącznie. Do fenomenu pracy tymczasowej w Polsce jeszcze wrócimy, a teraz skupmy się przez kilka minut jeszcze na tej pierwszej koncepcji, o której mówiliśmy, czyli na planie, aby pracownicom tymczasowym w ciąży przedłużyć umowę do jeżeli dnia tyle polotu, jest, to zakłada nowelizacja ustawy zaproponowana przez resort pracy i polityki społecznej. Zdaniem części pracodawców ta nowelizacja mogłaby doprowadzić do skutku odwrotnego od zapuściła się tam na Lubelską 32, do tego grubego Marcina, zwanego Elą grubą. On tam zawsze jest na mniejszej części dworca wschodniego, no bo on tam wydaje mleko, UHT, wydaje zupę, jeśli ktoś chce. Także proszę Państwa, przyszedł różny facet, usiadł, zjadł jedną zupę, a to jest gołąbek, to żeśmy zauważyły, i trzeba zjeść dwie zupy, to więc trzeba poczekać, nie wolno wstawać. Ten wstał, chodził, latał, szukał jak tu wyjść, chciał do kuchni wejść. Na tym gruby Marcin, zwany Elą, powiedział, przecież pan słyszał, proszę usiąść. To były jego cele, chodziło o wykonanie tej pracy, nie ma pracownika i co dalej. U tych dziadów, którzy jak najwięcej, jak najszybciej chcieliby coś zakachmęcić, nakręcić, nabrać i myślą, że wszystko za darmo. A to jest wszystko, człowiek się uwiązuje po prostu. I naturalną jest rzeczą, że będą unikać zatrudniania kobiet, właśnie przewidując, że to zatrudnienie będzie krótkotrwałe. A zatem przepis ochronny, który ma bronić kobiety, tak naprawdę obróci się przeciwko samym zainteresowanym, dlatego że ich sytuacja na rynku pracy może się pogorszyć. A zatem lepszym rozwiązaniem jest poszukiwanie takiego kompromisu, gdzie by od długości zatrudnienia ewentualnie uzależniać uprawnienia dla kobiet w ciąży. I tutaj dołączę się do głosu przedstawicieli Solidarności, czy rzeczywiście przepisy same w sobie, w swej istocie są dobrze skonstruowane, natomiast praktyka nie wygląda najlepiej. Bo gdyby powiedzieć o tym krótkotrwałym zatrudnieniu, to rzeczywiście pracownicy generalnie muszą być o różnych rzeczach można powiedzieć, proszę Państwa, dużo rzeczy się nie dopowiada. No i więc te firmy prywatne, bardzo dużo tego jest, śmiecia. One myślą, że jak cudzy dowód dorwią, dorwali, mają, to mają PESEL, imię i nazwisko, i wtedy wszystko można wypisać. Już człowieka mają jako jelenia, jako frajera. A teraz widzicie Państwo, w Polsce będzie teraz taki etap buntu, że będą chcieli wysiadać takie firmy jak Orange, takie firmy jak Play. Tutaj mamy, proszę Państwa, pokazane firmy oszustystyczne w Warszawie. Jakie są firmy? Pracodawcy w ogóle w Polsce zachowują się dosyć racjonalnie i nie można mieć do nich o to pretensji. Natomiast to są dwie kwestie tak naprawdę, na które musimy zwrócić uwagę. Jest po jednej stronie, proszę Państwa, firma ciąży, a elastyczność ma swoje skutki. Z jednej strony pracodawcy bardzo mocno zabiegają o poszerzanie tej sfery elastyczności, chcą uelastyczniać kodeks pracy. Zresztą funkcjonuje w tej chwili Komisja Kodyfikacyjna Kodeksu Pracy, która pisząc nowy kodeks pracy już przewiduje te różne formy i co do wielkości pracodawcy i różnych innych form zatrudnienia, ale z drugiej strony też jest wiele innych możliwości zatrudniania pracowników na krótki okres. To może być na przykład zlecenie,
To może być umowa na czas określony, normalna, etatowa, przecież można ją nawet na 2 tygodnie zawrzeć. Nie ma tu żadnych problemów z tego tytułu, więc trzeba szukać jakiegoś mądrego rozwiązania, jak z jednej strony zwiększyć bezpieczeństwo kobiet w ciąży, jeżeli naszym głównym problemem dzisiaj jest demografia i ta demografia może nam zawalić cały system ubezpieczeń społecznych, nie tylko emerytalnych, a z drugiej strony jednak szukać rozwiązań pomagających pracodawcom, dlatego że bez dobrze funkcjonującego biznesu nie będzie się rozwijała u nas gospodarka i też musimy na naszych pracodawców patrzeć pod tym kątem. Także szukajmy kompromisu, my mamy trochę jeszcze za mało wiedzy, my nie przeanalizowaliśmy jeszcze... My mamy sporo wiedzy i ludzie dużo wiedzą, tylko że przez grzeczność podpisują, przytakują, a tutaj z pod dywanu, jak to się mówi, wyjmuje się takie rzeczy jak, a to jak ktoś odwleka, zwleka z płaceniem do oręcz, kara 200 zł. Jak ktoś da się zasugerować jakimś tam kolejnym oszustem, no to jeżeli państwo za ten miesiąc nie zapłacicie, a za następny się spóźnicie, to miesiąc dłużej będzie, umowa będzie przedłużona, ale to też jest... takie zagrożenie, ale to jest oszustwo. Dlaczego? Trzeba powiedzieć nie. Będzie kara 200 zł. A jeżeli ktoś ma doładowuje miesięcznie 35 zł, to jak się to ma do 200 zł? To jest 7 razy więcej. No, także o czym my tu będziemy gadać? Jest to nabieranie, nagabywanie. No już nie powiem, że mobbingowanie, bo to przecież człowiek po tym się nie może pozbierać, a dostanie tysiące różnych upomnień. No, bo kartka nic nie kosztuje, kosztuje po groszu, ksero. Są takie, jest takie ksero, że u studentów po groszu po 2. A można i 25 groszy zapłacić, można i złotówkę i więcej. Także z tym jest różnie. Ja tutaj dodałabym jedną kwestię. Także przykładowo pokazujemy państwu, jak oszusty stycznie działają już jakby na niewłaściwym polu. Się do potrzeb pracodawców i niekorzystnie dla społeczeństwa polskiego. Tu i teraz obydwie firmy Orange i Play. Praca tymczasowa jest o tyle Orange szczególna, po lewej stronie, Play po prawej stronie. Także proszę państwa, sprawdzamy może. Wielu zadań, dzisiaj mam do zapłacenia do firmy Play, płacę 635 zł. 635 zł, to należy je zwalczać. Że strasznie się oni nie cierpliwią. Tego prawa, i tak jak w firmie Orange. A proszę bardzo, ja przedłużę tutaj o miesiąc, bo widzę, że jest taka możliwość. Ale w firmie Play tam kilka dni. Kilka dni, no to nic. Idę wpłacić już na pocztę, bo to tylko dziś, albo że jutro rano. Także proszę państwa, z czego to wynika? To wynika z chciwości, to wynika z takiej pazerności, ja wiem, może jakiejś takiej głupoty też. Świadczeń społecznych mogły korzystać, to warto być może zastanowić się nad rozwiązaniami systemowymi, przewidzianymi chociażby dla instytucji rynku pracy i aby wdrażać różne instrumenty, angażować publiczne służby zatrudnienia, aby objęły chociażby takie kobiety. Także państwo zobaczą, wszyscy jadą na jednym wózku. Czy to jest kościół katolicki? Czy to są inne? Państwo zobaczą, ile jest symboli ukrytych obciążeń pogańskich, no to wiadomo, że to wbrew Bogu, przeciw Bogu, Żydzi, to nie tylko specjalizowali się w wojnach podjazdowych, oczywiście ostatecznie na wieki wieków amen przegrali z Rzymianami w roku 70 naszej ery, ale Żydzi też wchodzili w pogaństwo. Ukryte symbole, na przykład do świątyni w Jeruzalem w czasie Ezechiela prowadzili w pewnych ciemnych miejscach, tam gdzie człowiek może nie widzi, nie zauważy. I mówią oni, Jahwe tego nie widzi. A jeszcze, że Jahwe opuścił ten kraj. Jahwe nie ma. Rób ta, co chcesz. Także była choroba na pogaństwo. W całym rynsztunku, bo pewne elementy, całe grupy elementów. Państwo zobaczą na żydowski Facebook,
nie są to też elementy, całe grupy elementów. Nie są to też osoby, całe grupy osób. Po trzy, po więcej osób grupują i potem wylewają na siebie pomyje. Lubiąc się dzielić, no bo to jest wszystko nie ten duch. Nie duch Jahwe, nie duch Jezusa Chrystusa. To, co jest dalej, jak człowiek wejdzie na głębokie wody, to może nawet nie spostrzec, gdzie jest. I właśnie o tym wspominałam, że z jednej strony musimy patrzeć na charakter tych różnych form zatrudnienia, bo rzeczywiście praca tymczasowa powinna nie mieć ten charakter sezonowy, okresowy, doraźny, kiedy na przykład wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika i konieczne jest to zastępstwo, więc w tym przypadku mówimy o krótkotrwałym, tymczasowym zatrudnieniu, a w rzeczywistości, zgodzę się tutaj, dochodzi do nadużyć, do patologii, że kilkuletnie jest takie zatrudnienie poprzez agencję pracy tymczasowej. Ale z drugiej strony, skoro widzimy takie zapotrzebowanie, że pracodawcy nie chcą przyjmować na siebie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, przygotowywaniem pracownika do tej pracy, z zakończeniem stosunku pracy, chcą to zdelegować na agencję, to w tym przypadku można przewidzieć rozwiązanie, że istnieje formuła zatrudnienia pracownika poprzez agencję do pracodawcy użytkownika na ten dłuższy okres, czyli po to same tylko, żeby odciążyć tych pracodawców diabeł z tych obowiązków ukryty biurokratycznych, Tobór ale wtedy z pełnymi konsekwencjami, że agencja będzie wiadomo, mieć obowiązków związanych z ochroną socjalną, z uprawnieniami pracowników, nie przejmowała. A zatem wtedy chodzi już bardziej także to jeszcze takie przemyślenia, gdy kareczka po stawki jedzie. Pracodawcą realnie jest ta agencja w stosunku do pracownika, nie nazywamy go wtedy tymczasowym, ale tego pracownika, który za tym pośrednictwem jest zatrudniany. A więc kwestia rozwiązań systemowych. Można pogodzić te rozbieżne interesy stron, tylko rzeczywiście zastanowić się, dlaczego są nadużycia w praktyce, czym są one spowodowane i poszukiwać takiego modelu rozwiązania docelowego, który będzie zaspokajał potrzeby, interesy tych wszystkich trzech stron. Pracownika tymczasowego, agencji, pracodawcy, użytkownika. Chociaż można chyba się łatwo domyślić, z czego po części mogą wynikać pewne nadużycia. Pani wspomniała, że elastyczne formy zatrudnienia, w tym także pracownik tymczasowy, to jest forma odciążenia dla pracodawcy. Nie używała dużo wody, żeby nie nadużywała. Może się pojawić, nie mówię, że tak jest zawsze albo często, ale może się pojawić pokusa, żeby z takiej formy odciążenia korzystać jak najczęściej. Wszędzie, to oczywiście, że tak, dlatego że musimy zastanowić się, dlaczego pracodawcy wybierają takie formy i w przypadku pracy tymczasowej, czy zatrudnienia na czas określony, jak to było do tej pory, jeszcze sprzed nowelizacji, to były chociażby krótsze okresy wypowiedzenia. Dlatego że pracodawcy podkreślają, zwłaszcza małe firmy, że jeżeli kończy się zapotrzebowanie na pracownika, kończy się praca, następuje zakończenie danego projektu, to dla pracodawcy jest bardzo dużym obciążeniem utrzymanie takiego zatrudnienia przy długich okresach wypowiedzenia. Stąd często powodem właśnie korzystania z tych umów terminowych z pracy tymczasowej jest możliwość skorzystania z krótkiego okresu wypowiedzenia. Więc musimy też spojrzeć na to, co motywuje, czy co kieruje pracodawcami, że wybierają takie, a nie inne formy. I starać się szukać takiego rozwiązania, tak jak chociażby ostatnia nowelizacja kodeksu pracy, która zrównała okresy wypowiedzenia, jeżeli mówimy o umowach na czas określony i umowach na czas nieokreślony. A więc dochodzimy do pewnej zbieżności przy rozwiązywaniu umów o pracę. W przypadku pracy tymczasowej nadal mamy krótkie okresy wypowiedzenia, ale też są inne atuty, na które wskazują pracodawcy, dlaczego z tej formy korzystają. Marek Lewandowski. No tutaj przypomniała pani profesor o zrównaniu okresu wypowiedzenia. To przypomnę jest efekt skargi Solidarności do Komisji Europejskiej, gdzie wykazaliśmy, że Polska łamie prawo odnośnie umów na czas określony i tutaj długo, ale udało się to wyprostować. Natomiast ten model flexicurity to jest coś, o czym powinniśmy dużo rozmawiać. Ja myślę, że w ogóle w Radzie Dialogu Społecznego razem z pracodawcami będziemy o tym rozmawiać, o tej propozycji rządu. Ona musi
trafić do Rady Dialogu Społecznego. Myślę, że wspólnie z pracodawcami będziemy w stanie to kompleksowo ocenić i wydać na to swoją opinię, ale przypomnijmy, to jest duża skala i duży problem i bardzo dużo kobiet, bo to też nie jest właśnie tak, że to są prace krótkotrwałe. Niestety bardzo często one są długotrwałe. Ja sam znam osobę, która przez kilka lat miała przedłużaną umowę, miała co dwa tygodnie przedłużaną nową umowę. Dzisiaj się to na szczęście zmieniło dzięki poprawie sytuacji na rynku pracy i wielu pracodawców powinno się zastanawiać, czy właśnie nie skorzystać z innej formy zatrudnienia właśnie ze względu na to, że może pojawić się taka sytuacja jak właśnie ta propozycja rządu, jeżeli wejdzie w życie. Może czas na przewartościowanie, panie profesor, na przemyślenie pewnych rozwiązań. No, ale dojście do wniosku, że niekoniecznie jest to moment, kiedy zawsze musi być najtaniej. Oczywiście, że tak. Patrzymy przez pryzmat wydajności, efektywności. Pracodawcy zwracają uwagę na to, że dobry pracownik to jest odpowiednia pozycja firmy, to jest spokój też pracodawcy, to jest zbudowanie lojalności, zaufania, wspólnej odpowiedzialności, bo tutaj mimo rozbieżności interesów cel jest jeden. Jeżeli mamy dobrego pracownika, to i firma też ma dobrą pozycję na rynku, może się rozwijać i tutaj te interesy powinny być... To oczywiście, tak. Więc to jest kwestia też i wynagrodzeń, to jest kwestia właściwych warunków zatrudnienia i pracodawcy rzeczywiście mają tego świadomość, że jeżeli będą niewłaściwie postępować na rynku, to nie znajdą dobrego pracownika i będzie wiązało się to z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Tak więc ta świadomość i przekonanie o tym, że najtaniej to nie znaczy najlepiej, jest u takich pracodawców już, sądzę, dojrzała taka świadomość. Natomiast też jest ważna rola Państwowej Inspekcji Pracy, kontroli, edukacji, prewencji, ażeby tę sytuację na rynku pracy poprawiać i dążyć do tego, by było tych nadużyć jak najmniej. Tu musimy pamiętać też o istotnej roli Agencji Pracy Tymczasowej, bo one zostały powołane jako instytucje rynku pracy. One mają swoje prawodawstwo i zostały ich, jednym z głównych celów ich działalności jest też wprowadzanie ludzi na rynek pracy, czyli bycie pośrednikiem między bezrobociem, a już taką pracą najlepiej etatową, czyli o wysokich standardach. I tutaj niestety Agencje Pracy Tymczasowej też słabo wywiązują się z tego obowiązku ustawowego, bo ilość miejsc pracy, które pozyskują pracownicy agencji tymczasowych, jest porównywalna z tymi, którzy z pośrednictwa tych agencji nie korzystają. O tym też musimy pamiętać. I tu się musimy zatrzymać. Marek Lewandowski, NFZZ Solidarność. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam panią profesor. Pozdrawiam słuchaczy. I profesor Grażyna Spetek-Bandurska, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i również pozdrawiam. Reklama. Ascorbita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorbita, wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorbita, tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorbita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorbita, kwas ascorbinowy 1000 mg, tabletki muszujące. Wskazania, stan niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia, kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10. rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegających woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patycznie. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu,
ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone, dostępny w aptekach. Słyszysz, do nagrody w Multiloterii 4 najnowsze Citroen C3 nie mogą się ciebie doczekać. A to nie wszystko. Do zgarnięcia setki atrakcyjnych nagród, smartfony, tablety i odtwarzacze MP3. Skorzystaj z szansy w Multiloterii. Graj w punktach Lotto. Gładka skóra bez zmarszczek pokona jej od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotex Skin. Suplement diety Labotex zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotex pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest starzysta i dogłębnie nawilżona. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Oni są tak paweni i tak chcili na pieniądze, że oni nie mogą nie dać reklam. I tyle co i na to kefe, mimo aż wyrównało się. Dziados. Także proszę państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra, proszę być z nami. My powolutku pokażemy wszystko, o co tutaj chodzi, bo przecież jeżeli kult Matki Boskiej przyćmił Jezusa Chrystusa i samego Jahwe, bo przecież Biblię też wyrzucono do śmietnika, wyrzuca się w Warszawie, no to na jakim wózku to wszystko jedzie? Czy to jest religia prawosławna? Czy to jest religia katolicka? Czy ewangelicka, jak to Kościół katolicki zjechał cały, objechał, obgadał cały ten Kościół ewangelicki i też mógł mieć rację w sumie. No to ksiądz ewangelicki też i o nim, gdy mówi, ma rację. Także vice versa. Na jednym wózku jadą, proszę państwa. Dzisiaj kamera Google zauważyła, jak Moherowi na Lubelskiej 32 u tego grubego Marcina, zwanego Elą w Caritasie, się kłócili. No to jeden taki mądrzejszy wstał, powiedział: słuchajcie, wszyscy na jednym wózku jedziemy, po co wy się bijecie? Po co wy się kłócicie, bo chcecie wyjść i tutaj się pobić? Po co to? I mleko rozdają UHT z Unii Europejskiej. No to ktoś dwa mleka więcej schował, wsadził, no i zakrzyczała: kto ukradł mleko? Kto ukradł mleko? Czyli Babilon Wielki jako niewiasta z Apokalipsy, proszę państwa. Znaczy nie, to nie jest jeszcze Babilon Wielki. Ja już tak się zasugerowałam o tej niewieście, która siedzi na bestii, która ujeżdża bestię. A tu jest o niewieście mowa jako niebiańskiej organizacji, która wydała Jezusa Chrystusa już wcześniej jako króla. To jest realny problem, który w tej chwili dotyka Unię Europejską. Grypa atakuje. W ciągu tygodnia o 1/3 wzrosła liczba zachorowań i podejrzeń zachorowania grypy w Polsce. Europosłowie z Komisji Handlu Międzynarodowego poparli umowę o wolnym handlu Unii z Kanadą. W połowie lutego porozumieniem CETA zajmie się cały Parlament Europejski. Umowa przewiduje zniesienie prawie wszystkich ceł i barier pozataryfowych między Unią Europejską i Kanadą. Na przykładzie jednym, gdy oliwa na wierzch wypływa, zatrzymajmy się. Adrian Nacalińska-Czerniecka, zapraszam. Premier Beata Szydło powiedziała, że najważniejszymi problemami, z którymi musi się zmierzyć Polska i Europa, to kwestia migracji oraz Brexit. Pani premier spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. Rozmowy odbyły się w ramach przeglądu resortów. Po spotkaniu podczas konferencji prasowej Beata Szydło podkreśliła, że w sprawie migrantów odbyły się już rozmowy z unijnymi przywódcami. To jest realny problem, który w tej chwili dotyka Unię Europejską. Polska ma niezmiennie zdecydowane stanowisko, ale jest to stanowisko, które jednocześnie pokazuje konstruktywne drogi wyjścia z tego kryzysu. O byle co. Beata Szydło mówiła też o Brexicie. Zwróciła uwagę, że w związku z tym w Unii potrzebne są zmiany. Przy tej okazji Polska przedstawi propozycje koniecznych zmian w Unii Europejskiej. Stoimy na stanowisku, że Unia musi być zreformowana, aby mogła się nadal rozwijać i aby nie było kolejnych państw, które będą chciały opuścić Unię Europejską. Oczywiście w Europie będziemy współpracować i w ramach Grupy Wyszehradzkiej, tutaj z państwami regionu będziemy współpracować
składali nowe propozycje zarówno gospodarcze, jak i polityczne. Witold Woszczykowski oświadczył, że polska dyplomacja otwiera się na młodych i rzadkich ekspertów. Minister wyjaśnił, że odmłodzenie kadr nastąpi między innymi poprzez zwiększenie naboru do Akademii Dyplomatycznej MSZ, która rusza ponownie. O 100%, tak jak w ubiegłych latach przyjmowaliśmy po kilkanaście osób do Akademii Dyplomatycznej, w tej chwili przyjmuje ponad 30 kilka osób. Ty nie lepiej, żebyś był człowiekiem. Chcemy nowej ustawy o służbie zagranicznej, która również by pozwoliła nam otworzyć na ekspertów, na doświadczonych ludzi, którzy moglibyśmy kontraktować tych, którzy znają na przykład rzadkie języki egzotyczne, które mają unikatową wiedzę, a których bardzo, bardzo potrzebujemy. Witold Woszczykowski wyraził nadzieję, że nowa ustawa o służbie zagranicznej szybko będzie procedowana przez rząd, a potem uchwalona przez Sejm. Ja i mój zespół najmocniej dążyliśmy do tego, aby liczba pokrzywdzonych działaniem Amber Gold była zminimalizowana, mówił zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Marcin Pachucki przed Komisją Śledczą. Przesłuchaniu przysłuchuje się reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Marcin Pachucki przekonuje, że KNF podejmowała bardzo szerokie działania w sprawie Amber Gold. Podczas swojego oświadczenia wskazał, że jego departament wysłał do Amber Gold pismo, które zawierało 10 bardzo szczegółowych pytań, które miały dać podstawę do oceny tego, czy rzeczywiście istnieją podstawy do zawiadomienia prokuratury, a jeśli tak, to za jakiego przestępstwa. Jak przypomniał, sygnał w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Amber Gold wpłynął do KNF pod koniec października 2009 roku. Później nastąpiła jeszcze cała seria zawiadomień do prokuratury, listów do Ministerstwa Gospodarki, odwołań do sądów. Żadne z tych działań nie przyniosło efektów. Przewodnicząca Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości dziwiła się takiemu brakowi reakcji KNF na bezczynność ze strony wymiaru sprawiedliwości i rządu. Czy pan wyszedł z taką inicjatywą, jeżeli tak, do kogo, że działanie pana nie odnosi żadnego efektu, a rozpoczyna się trzeci rok działalności tej firmy na ogromną skalę, czy też któryś z pana przełożonych wezwał pana i powiedział, proszę pana, wykonuje pan tą pracę, pisze pan te pisma, nic z tego nie wynika, oni działają jeszcze bardziej intensywnie, tym razem już na coraz bardziej wrażliwym rynku. Nie przypominam sobie takiego zdarzenia, jak wspomniałem, do listopada 2011 roku. I to właśnie wtedy Komisja Nadzoru Finansowego wysłała list do prokuratora generalnego z informacją o szkodliwej i możliwie przestępczej działalności Amber Gold. To oficjalne pismo utonęło jednak w szufladach urzędników prokuratury generalnej i nigdy nie trafiło na biurko Andrzeja Seremeta. Posłowie z Komisji Śledczej i eksperci uważają, że opóźniło to faktyczne śledztwo w sprawie Amber Gold i naraziło kolejnych klientów parabanku na straty. Po przesłuchaniach Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Instytut Pamięci Narodowej opublikował wykaz dokumentów wyłączonych w ubiegłym roku z tak zwanego zbioru zastrzeżonego. Oznacza to, że Instytut nie rozpowszechnił danych zawartych w teczkach osobowych, a jedynie przedstawił ich opis. Dane osobowe agentów bezpieki wraz z ewidencją, pod jaką figurują dokumenty w zbiorze, znaleźć można na stronach internetowych Instytutu. Treść teczek będzie dostępna po złożeniu odpowiedniego wniosku dla dziennikarzy i naukowców. Badający odtajnione dokumenty będą mogli się natknąć m.in. na informacje dotyczące prowadzenia przez amerykański wywiad pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, zapowiadał wiceszef Kolegium IPN Sławomir Cęckiewicz. To jest 9 jednostek dotyczących oficer CIA, która pracowała w stacji amerykańskich tajnych służb w Warszawie. Jest to oficer łącznikowy, czy łącznikujący pułkownika Kuklińskiego. Można powiedzieć, że na tym etapie warszawskim oficer prowadzący. Ona się pojawiła w końcu lat 70. w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Skąd decyzja o publikacji i skąd determinacja w likwidacji zbioru zastrzeżonego? Wyjaśnił dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Od tego czasu, od końca PRL-u, minęło pokolenie. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby niepodległą Rzeczpospolitą budować na aktywach PRL-u. W tym roku minie, proszę Państwa, ćwierć wieku od pierwszej próby ujawnienia komunistycznej agentury. Tę próbę podjął rząd Jana Olszewskiego i został wtedy obalony. To pokazuje, jak długą drogę przeszliśmy od tego czasu. Kolejne zbiory mają być odtajnione dla naukowców i dziennikarzy w marcu.
Klub Nowoczesna złożył do Sejmowej Komisji Etyki wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Sasina z Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie Nowoczesnej sobotnia wypowiedź prezesa PiS, że na proteście Komitetu Obrony Demokracji widać twarze osób specjalnej troski oraz słowa posła Sasina o objawach zdziczenia tych osób godzą w dobre imię obywateli i w godność osób z niepełnosprawnością intelektualną, powiedziała poseł Kornelia Wróblewska, która będzie reprezentowała Nowoczesną przed Komisją Etyki. Oni nie mają prawa obrażania obywateli, obrażania osób wykluczonych. Nie ma na to przyzwolenia i to mówimy bardzo wyraźnie. Pan poseł Kaczyński jest prezesem, ale to nie daje mu absolutnie żadnego prawa do obrażania i to jest wyraz pogardy, jaką ten człowiek ma do innych ludzi. Chcemy, aby posłowie przeprosili za te słowa, wytłumaczyli, dlaczego takich słów użyli, no i oczywiście, żeby komisja ukarała karą nagany tych posłów. Poseł Krzysztof Łapiński z PiS ma nadzieję, że opozycja zachowa się podobnie w odwrotnej sytuacji. Opozycja ma prawo składać wnioski do Komisji Etyki, a komisja się pewnie nimi zajmie. Jaki będzie tego efekt, to zobaczymy. No, mam nadzieję, że opozycja będzie składać takie wnioski wtedy, kiedy posłowie ich partii będą w jakiś sposób mocno czy krytycznie wypowiadać się o posłach Prawa i Sprawiedliwości, czy o prezydencie, czy premierze. Na razie robią to tylko w naszą stronę. Komisja Etyki Poselskiej może sprawę umorzyć, zwrócić posłowi uwagę, udzielić mu upomnienia lub nagany, wskazując zasadę etyki poselskiej, którą naruszył. Od decyzji komisji poseł może się odwołać w ciągu 14 dni. Grypa atakuje. W ciągu tygodnia o 1/3 wzrosła liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Od 16 do 22 stycznia odnotowano prawie 230 tysięcy przypadków, w poprzednim tygodniu 160 tysięcy. W Polsce szczyt zachorowań na grypę przypada na styczeń-marzec. Nie dziwi więc większa liczba chorych, ale wzrost przebiega gwałtowniej niż w poprzednich latach, mówi epidemiolog profesor Andrzej Zieliński. Jak to pójdzie, jeszcze choćby tydzień z podobną dynamiką, będzie to cięższa epidemia niż w poprzednich latach. Profesor Zieliński zwraca uwagę, że choruje coraz więcej osób i to we wszystkich województwach. To rzadko się tak zdarza. Na ogół ta grypa w jednych województwach już rośnie, w innych jeszcze stoi w miejscu, albo nawet spada. Najskuteczniejszymi sposobami zapobiegania grypie i jej ewentualnym powikłaniom są szczepienia ochronne. Bardzo ważne jest też przestrzeganie podstawowych zasad higieny, dodał profesor Zieliński. Unikać też zatłoczonych środków komunikacji. Jesteś chory, nie idź w tłum. W ogóle nie idź w tłum, bo tam może ktoś inny być chory. Trzeba myć ręce, trzeba bardzo uważać. Szczyt zachorowań na grypę może utrzymywać się przez 3-4 tygodnie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Europosłowie z Komisji Handlu Międzynarodowego poparli umowę o wolnym handlu Unii z Kanadą. W połowie przyszłego miesiąca porozumieniem CETA zajmie się cały Parlament Europejski na sesji plenarnej. Jego zgoda jest konieczna, by umowa weszła w życie. Umowa przewiduje zniesienie prawie wszystkich ceł i barier pozataryfowych między Unią Europejską i Kanadą. Dopuszcza firmy do przetargów, otwiera także rynek usług. Bruksela szacuje, że korzyści dla Europy to 12 miliardów euro rocznie, ale umowa wywołuje mieszane reakcje. Przeciwko niej organizowane były protesty w wielu unijnych krajach. Europejskie rządy zgłaszały wątpliwości, a także regiony. Jako ostatnia z zastrzeżeń zrezygnowała 3,5-milionowa Walonia, francuskojęzyczny region Belgii i umowa została podpisana pod koniec października. Jeśli w przyszłym miesiącu zaakceptuje ją cały Parlament Europejski, będzie ona mogła wejść tymczasowo w życie. Wdrożona zostanie na razie tylko część handlowa, część inwestycyjna regulująca m.in. kwestie rozwiązywania sporów na linii inwestor-państwo zacznie obowiązywać po zakończeniu ratyfikacji we wszystkich unijnych krajach, co jak się przewiduje zajmie kilka lat. Beata Kłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio 24. Sport. A w studiu jest Cezary Wurjew z Naczelnej Redakcji Sportowej. Dzień dobry, witam Państwa. Szwajcar Roger Federer pokonał w Melbourne Niemca rosyjskiego pochodzenia Michela Zwieriewa 6-1, 7-5 i 6-2. A to było w ćwierćfinale wielkoszlemowego tenisowego turnieju Australian Open. Był lider rankingu tenisistów. Po raz 41 dotarł do półfinału wielkoszlemowej imprezy. Kolejnym rywalem Federera będzie jego rodak Stan Wawrinka, który dziś pokonał jeszcze trochę, jeszcze tylko krótko, 7-6, 6-4 i 6-3. Ponieważ one tracą na dobrej opinii, tracą. 6-3, 7-6, a Van der Wey wygrała z Hiszpanką Garbiniem Muguruzą
64. Nawet 6, mówi się 0. O Piśmie Świętym, że jest Biblia Tysiąclecia, jest Biblią tysiąca pomyłek, tysiąca błędów. Polscy piłkarze ręczni zakończyli udział w rozgrywanych we Francji dzisiaj w 20 rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej czytamy, nie będzie się kłaniał obrazowi temu. A to wszystko się robi. Dzisiaj człowiek jest tak kształcony, że nawet im bardziej kształcony, tym piękniejsze obrazy maluje, aby inni się kłaniali. Co nas czeka, będziemy zdobywać doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Nie chcą wiedzieć, co ich czeka, tylko po prostu robią to samo. Albo nie wierzą w Boga. Wiemy, bardzo dużo co mamy, to, czym dysponujemy, w którą stronę nie musimy iść, jak niwelować dystans, który nas dzieli do tych najlepszych zespołów na świecie. Ale to, co pokazały te mistrzostwa, mamy materiał. Mamy materiał, który będzie miał czas i będzie musiał pracować pod presją czasu, to na pewno te postępy będą widoczne. Pod wodą nie najlepsze myślę, że każdy kłaniał, gdzieś tam w głowie będzie sam sobie wybierał, czy to był ten mecz z Francją, która tak niesamowicie wygrywała wszystkie spotkania w grupie, a tu nagle taki sobie kopciuszek stanął naprzeciwko i postawił się zdecydowanemu faworytowi, czy mecz z Norwegią, mecz otwarcia, gdzie wydawało mi się, że może trochę więcej będzie, bo to pierwsze zawody i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj niech każdy sam sobie odpowie, który mecz był najfajniejszy. Najsłabszy będzie dość łatwo wskazać, bo zdecydowanie więcej liczyłem na mecz z Brazylią. Tutaj zdecydowanie żeśmy dostali srogie lanie, ale takie lanie też jest nam potrzebne. Ponownie o sporcie o 20.28, a przypomnę po 21.00 nasz magazyn sportowy. Także sport taki, że trzeba wstawać, padać, klękać. Dzisiaj na ogół pochmurno, na wybrzeżu miejscami mrzawka lub deszcz ze śniegiem. Dzisiaj na pozostałym jest ciemno. Obszarze miejscami dzisiaj słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki. Temperatura od minus 5 stopni na południowym wschodzie, minus 1 stopnia w centrum, do 2 na północy i do 3 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. No przez, to był przez, jeden, poprzez pogrążenie, baptizo.